Hej, dziś czeka na Ciebie moc zabawy z tym oto instrumentem. Nieważne, czy Twój instrument jest może trochę większy, a może trochę mniejszy, najważniejsze, że ma klawiaturę taką jak ta przede mną. Na pianinie możemy zagrać super brzmiące rzeczy, nawet przy wykorzystaniu tylko dwóch klawiszy, no i oczywiście dwóch palców. No to co? Siadaj do klawiatury i zaczynamy. Spójrz więc na klawiaturę i tak jak mówiłam, nawet jeśli Twój instrument jest trochę mniejszy, to na pewno mamy jedną wspólną rzecz. Czarne i białe klawisze. Klawiszy, jak widzisz, jest bardzo dużo i może nam się wydawać, że szybko się pogubimy, ale wystarczy zauważyć to, że czarne klawisze ułożone są w takich grupkach. Po dwa klawisze i po trzy klawisze. Dwa, trzy, dwa, trzy. Dzisiaj popatrzymy na te, które pogrupowane są po dwa. Znajdziesz je na całej klawiaturze, od samej góry do samego dołu. Mam więc dla Ciebie pierwsze zadanie. Znajdź pierwszą grupę dwóch czarnych klawiszy, które znajdują się po tej stronie. Masz to? Są to te dwa klawisze. A czy potrafisz znaleźć kolejną taką grupę? Będzie ona trochę niżej. Dobrze myślisz, są to te dwa klawisze. Ok, mamy już trochę wprawy. Znajdź w takim razie kolejną grupę. Tak, są to te dwa klawisze. Doskonale. Teraz zatrzymaj się właśnie na tych dwóch klawiszach i spróbuj po prostu trochę poeksperymentować i trochę na nich pograć. Może być na przykład głośno. Może być cicho. Spróbuj na przykład wolno. Albo bardzo szybko. To zależy tylko od Ciebie. Po prostu się tym pobaw. Okej, wracamy. Jestem bardzo ciekawa, którymi palcami udało Ci się zagrać na tych dwóch klawiszach. No właśnie, palce będą bardzo ważne w tej naszej zabawie. Pamiętasz, gdy mówiłam, że będą nam potrzebne tylko dwa palce? Przyjrzyjmy się więc naszej prawej dłoni i zadecydujmy, które palce będą tutaj najlepsze. Zamknę klawiaturę, aby ułatwić to zadanie. Kciuk to pierwszy palec. Wskazujący to numer dwa. Ten pośrodku to trzeci. Dalej mamy czwarty, a ten najmniejszy to numer pięć. My wybierzemy sobie te palce. Czy już wiesz, które to są numerki? Jest to drugi i trzeci palec. Nasze palce zagrają na dwa sposoby. Na początku tak, jakby chodziły. Idę, 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 idę. Drugi sposób to tak, jakby nasze palce odskakiwały. Hop, 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 hop. Pierwszy sposób. Palce spacerują. Idę, 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 idę. A drugi sposób to palce odskakują. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Próbujemy na klawiaturze. Ok, szybko odnajdujemy nasze klawisze. Były to dwa czarne, ale trochę niżej i jeszcze niżej. No i spróbujemy teraz na klawiaturze. Drugi i trzeci palec. Najpierw chodzą. Potem skaczą. W sekrecie powiem Ci, że potrafisz już zagrać prawie cały nasz utwór. W takim razie próbujemy. Przygotuj się na zabawę. Na ekranie zobaczysz też, czy Twoje palce mają chodzić, czy mają skakać. Podążaj za moimi wskazówkami i spróbujemy bardzo wolno. Usłyszysz taką muzykę. Zaczynamy. Idę, 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 idę. Hop, 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 hop. Idę, 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 idę. Hop, 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 hop. Idę, 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 idę. Stop. Teraz
teraz wyzwanie. Usłyszysz muzykę, a na ekranie nadal będą pojawiać się symbole. Ale uwaga, teraz bez moich podpowiedzi. Zagraj ze wskazówkami, które wyświetlają się nad klawiaturą. Brawo, twój pierwszy utwór gotowy. Teraz zagramy jeszcze raz, trochę szybciej i będzie trochę trudniej. Usłyszysz muzykę w tle, którą zagram ja, a ty, według wskazówek nad klawiaturą, zagrasz samodzielnie. Przygotowałam dla ciebie jeszcze coś specjalnego. Muzykę, z którą graliśmy podczas lekcji oraz kartę pracy. Ale jest jeszcze coś. Kolejne lekcje przygotowane specjalnie dla ciebie. Wszystko znajduje się w opisie pod tym filmem. Poproś więc rodzica, aby pobrał te wszystkie bonusy dla ciebie, a wtedy nasza przygoda z pianinem dopiero się rozpocznie. Nie zapomnij kliknąć czerwony przycisk i dzwoneczek obok, a wtedy będziesz z nami na bieżąco. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!